jesteś... Coś mi wyskoczyło. Siemaneczko, jesteś Trynka z Prawy Fingera, to już jest kolejny odcinek z mojego kanału tym razem. To jest nowa seria, nazywa się ona World of Warships, jeśli się nie mylę, tylko na telefon. No i to jest już druga seria, jaką będziemy prowadzić. No i to będzie taka jedna rundka, ponieważ tutaj jedna rundka trwa 10 minut. No więc gramy. Ogólnie to jest akurat w nas kompy, pewnie większość graczy wie. Po prostu trzeba dobrze po prostu będziemy pływać statkami z II wojny światowej. Barowymi statkami. No i ja już sobie zagrałem tutaj jedną gierkę, mniej więcej wiem, o co chodzi. I właśnie chcę was poinformować o tym, że dzisiaj wszedł nowy kanał Aploszek i Ty. Polecam jego kanał, bardzo fajny, na razie tylko 7 subskrypcji i jeden odcinek, ale to się pewnie zmieni. O mój god, w las. No i mam nadzieję, że filmik wam się podoba, nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, no i oczywiście no i oczywiście komentarza, no. Więc płyniemy. Płyniemy z toteczkiem. Płyniemy z toczeczkiem. Ale nie rozumiem tego, że to jest pierwszy statek, który każdy dostaje za darmo, a on ma już takie podwójne działka. Moim zdaniem to powinno być tylko po jednym. Ale cieszę się, przynajmniej łatwiej strzelać. O nie, zaraz rąbnę w kogoś. Dobrze, to my przycelujemy. Ale, mam, dobra. Bym przycelował tam w Horneta. Ale ja wolę przystawać tutaj, bo to malutkie jest. Dobra. Kury. Ciekawe, czy trafię. Trafię. O, mocno dostał. Dobra. Jak widzicie, w prawym górnym rogu widzicie, ile trwa. Jest tam zegarek, 13 minut aż. To strasznie dużo, nie? Więc plus intro. I takie inne rzeczy, no to troszeczkę to może potrwać. A, czy co? Torpedoes. Gdzie? A! Prawie by była katastrofa. Tego byśmy nie chcieli. Znowu torpedy! Dobra. Celujemy w niego znowu. I już. Tu trzeba dobrze, bo on płynie teraz. To musimy jakoś tak... No i góra. I teraz już w nic nie pościelam. Dobra, w coś jeszcze pościelam. Tam trzeba popłynąć. Dobra. Strzelać w tego dziada. Magpie, czyli sroka. Znam się dobrze na angielskim. A tak naprawdę oglądam dużo filmów. XD. Co to tam tak wybucha? Płynymy! Co ja oberwałem? Trochę oberwałem. O, ale oberwiesz. O, po dziobie 11 tysięcy HP. Bo mój statek miał 140 tysięcy HP, a pomyślcie, że to jest dopiero mały statek, nie? A to już 140 tysięcy HP. Znowu torpedy. Co? Gdzie? Ale blisko było. Tamten oberwie. Obronił go, jaki dziad. Obronił stateczek. Ale już przegrał. Dobra, obrywa coraz mocniej. Płynie prosto na niego. Ej, oberwiesz zaraz. W skałę, ej, walisz w skałę. Kurde. Ty już przegrywasz, ty już giniesz, nie? Ty już padłeś. Dobra. Kurde. Po tobie, dziękuję za hajsik. Dobra, płyniemy teraz dalej. Bardzo fajna gierka, polecam każdemu. Podgłośnię ją trochę. Dobra. Bez słuchawek, bo ja cały czas słuchawki. Myślałem, że to jest na słuchawkach. Dobra. No to szczylamy.
Ale mocno oberwał, dobra, leczyć się trzeba. Aha, on co chwilę może walić. Co? Coraz mocniej obrywa. Mam nadzieję, że padnie pierwszy. Padnie pierwszy. Już przegrywasz. Ziemu, już po tobie. Chyba, że jakimś cudem nagle mnie rozstrzelasz, nie? No i padł. Teraz musimy się uleczyć. Bo jestem już na wykończeniu, dosłownie. O, został dwa ognisko w celu. To trzeba teraz tak płynąć. Płyniemy! O co tu chodzi? Samolociki! Wiecie, ja po prostu o tak zrobię. I zrobię tak. Co? Coś ty we mnie walnął? Obrywaj, dobrze, 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 dobrze. Ja bym wolał nie wychodzić na prostą im. Jemu walnę ostro. Stopuj! Profilaktycznie. XD nie trafiłbym nigdy. Ale teraz trafię. Ostro. Padł, 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 nie, padł, on padł wreszcie. Teraz Horneta trzeba dowalić. Hornecik, padasz. Coraz mocniej obrywasz. Hornet, weź już. Nie usłyszę, o kurde. O nie! 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 O-o! Ale mogę być spektatorem. Dobra, zobaczmy, jak on się trzyma. Bardzo fajnie to wygląda, nie? Wow, ale on ma dużo działu, czekajcie. Kenta nieźle odpicowana, gdzie mu nasz jest. Wejdę w górę, lul. Da się, da się. A te, o co, a temu co? Lil, co to jest? Dobra, tu menu. I tu menu. A, palce mi strzeliły jakby coś. Customize. I co się stało? Reklama? Jezu, reklama znowu. Powiedzcie mi, kto lubi reklamy? Szczególnie, kiedy nie pokazują prawdziwych tych. Jezus, jakie to głośne. No, mogę to już wyłączyć. Jezu, ja nie wiem, jak to stopować. Czekajcie. Aha, dobra. No to już oglądnijmy, dobra. No to...
Tutaj troszeczkę byłam, inną nagrywarkę jakby co. No to customize, chcę kliknąć. I może sobie tu wybrać nawet flagi. Dlaczego flagi tyle muszą kosztować? Kamuflaż, naklejka. To ja chcę... bow. O! To chcę. To chcę, tak. American Army. Tu jesy chłopiem. To jest tanie, to jest drogie, to jest tańsze. Ameryka, ile kosztuje Ameryka? 195 tysięcy? Ryzykujemy? Oczywiście. Baj. Dobra. Na to mi już nie stać, na nic mi nie stać. Chyba, że to kupię. Najtańszy kamuflaż. Jaki jest najtańszy? Każdy kosztuje tyle samo. Ale ja lubię wydawać. Więc nie kupuję, bo się strasznie rzuca w oczy. Każdy dobry złotek nie kupuje kamuflaż. Znaczy taki, o właśnie taki kamuflaż. Dobra, jeszcze zobaczmy w workshopa. I zobaczmy, co można kupić. Dobrze. Ulepszamy wszystko. Ej, czy ja to podwójnie lepszym? Przesuń się, przesuń się. Dobra, ulepszone. Back. Back i tu battle. Nie, co? Co? Ocean dajmy sobie. Tu battle. Jeszcze jedną gierkę jednak zrobiłem. Bo i tak filmik trwa 12 minut, to po co? Ma być taki krótki, dobra. Tu battle, o! Lol, co to jest? Dobrze, musimy to ominąć. Ja wolę tą stroną. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Ja bym prosił o odwrócenie działek, bo chcę już namierzać powoli, bo to strasznie fajnie się przybliża, bo oni są na mapie strasznie daleko, a można ich trafić i to jest fajne. Ameryka najlepsza. Jezu, ja jestem Polakiem, nie będę wybrzydzał, nasz krój jest też dobry, ale Ameryka jest też fajna. Tutaj akurat się trzeba zgodzić, bo ona jest mega fajna, każdy by tam chciał być, nie? Znaczy pewnie niektórzy by nie chcieli, ale to już wasza sprawa, nie moja. Dobrze, musimy przycelować jeszcze bardziej. Jezus! Dobra, płyniemy. Pełna prędkość już za chwilę zostanie osiągnięta. Jezus! Tam się da wyżej w ogóle? O! Mamy już jednego na ten. Już jednego widocznego, ale strasznie daleko, nie dosięga. Znaczy dosięga, ale by nie trafiło. Bo to trzeba sobie dobrze wcelować. On musi być bliżej trochę. Troszkę bliżej! Troszkę, o. Dobra, idealnie. Lęgardzik, jesteś mój. Dobrze, chyba trafi. Moim zdaniem powinno trafić. Ale nie a trafiło, dobra. A teraz odwrócimy się troszkę. I zatrąbimy. Płyniemy!
No i właśnie. Zanim długo jadę do Energylandii. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę na oglądanie tych filmów, bo serio. Ja idę od razu na Hyperiona i na Formułę, więc będzie to nagrywane też z GoPro, więc będzie mi wygodniej, a wam będzie fajnie się oglądało. No i pojedziemy też do Tatralandii, więc miło oglądania za 2 tygodnie lub nawet 3. Ale mam nadzieję, że wam się te filmiki spodobają później. Jezus Maria, ty strzelać nie umiesz. Jezus, ja unikam. Ja jestem nie trafił. Przeleciało. No i co zrobisz? No i co zrobisz? No i co? No i co? Wnuczek, co robisz? O, to mój dziadek. O kurczę, to MS Royal Sovereign. Pamiętam, jak byłem w Royal Navy. Znaczy w polskiej takiej. To uwierz mi, to tak było strzelać z tych dział, że normalnie można było się spierdzieć. Torpedo warning. Mogę postrzelać? Dziadek, pooglądaj. No dobra. Ale mocno go ubiłeś, widzę. Tygra? Jakiś statek? Nie, to po prostu taka nazwa. Ale blisko, ale blisko, ale blisko. O-o. Nie trafi. Dobra, widzę, że torpedę już ominąłeś. To teraz czas się powierzać, tak? O kurczę, 2 statki! Nie masz, masz jakieś szanse? No trudno powiedzieć, mocno walą. Walnę w tego, co już nie ma tego, co już nie ma połowy tego pancerza. Ale oni są mocni, kurczę. Nie wiem, czy wytrzymam. Au. Gulfi? O-o. On chce mnie staranować, kurczę. Jezus, nie zdążysz. Oberwaliście mocno. Oberwaliście bardzo mocno. Ja też mocno obrywam. Nie, padnę, padnę. Dobra, zobaczmy ich tutaj. Bo trafiłem na aż 2 statki. Więc raczej tu już będziemy się żegnać, bo minęło 17 minut. Trzymajcie się, cześć. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, łapkowaniem tego kanału, no i oczywiście komentarzem. Trzymajcie się, cześć. Polecam kanał Aploszek i ty. Do widzenia. No i cześć.